Oto jest najnowsza epka szwedzkiej kapeli Cult of Luna, The Raging River, wydanie limitowane, 500 egzemplarzy w tym kolorze, a w jakim kolorze, to się zaraz okaże. Okładka matowa, ale widać na niej wzór znany z pierwszego tłoczenia tego albumu. Błyszczący na tym wzór, proszę. Tutaj mamy spis utworów, 5 utworów. Niewiele, ale i to jest super. I to jest super, że to się otwiera. Myślałem, że bardziej chłopaki tutaj poszaleją z oprawą graficzną w środku. No nic, trudno, zobaczymy co dalej. O, mam płytkę. I mamy problem. Mamy problem, bo to miał być czarno-czerwony winyl, a przyjechał czarny. No, przyznaję, byłem troszeczkę zaskoczony, wyciągając płytę z koperty. Oczekiwałem zupełnie czegoś innego. Zamówiłem płytę na winylu czerwono-czarnym. Nabudowałem pięknie napięcie, wyjmuję z koperty, a tu bach, czarny winyl, ale muszę Was uspokoić i siebie przede wszystkim uspokoić. Wysłałem maila do Hiszpanii, gdzie najprawdopodobniej wytwórnia Red Creek, czyli wytwórnia płytowa założona przez zespół Cult of Luna, ma swoje tłocznie i tam wytłoczony album został do mnie wysłany. W ciągu minuty dostałem odpowiedź z przeprosinami i po prostu ten album, który dzisiaj unboxowałem, mogę sobie zostawić w mojej kolekcji, a panowie przyślą mi drugi właściwy winyl czerwono-czarny. Bardzo się z tego cieszę, bardzo piąteczka, bardzo profesjonalnie. Błędy się zdarzają, oczywiście wszystko może się zdarzyć, ale dziękuję za takie szybkie i wspaniałe załatwienie tego problemu. Jeszcze raz dla Red Creek, piąteczka, jest wszystko ok. No trochę jeszcze poczekam, rzeczywiście, ale długo czekałem na ten album. Na początku wahałem się, czy go w ogóle nabyć. Dlaczego? Epka. No ja nie lubię epek, dlatego że epka to taki pół kroku do płyty, prawda? A jeszcze później, kiedy wykonawca włącza program epki do następnie wydanego albumu, to tak naprawdę nie dostajemy ani razu pełnego albumu, bo raz dostajemy pół albumu jako epkę, a później dostajemy drugie pół albumu z pierwszą połową albumu i nie. Ja lubię takie rąbnięcie muzyczne za jednym zamachem, takie przynajmniej 40 minut dobrej muzyki. Tutaj nagle zobaczyłem, że ta epka nie jest wcale taką zwykłą epką. Ona trwa 38 minut. To jest prawie pełen album. No przecież ostatni album studyjny zespołu Nine Inch Nails jest o 8 minut krótszy, a został nazwany przez zespół Nine Inch Nails, został nazwany ich najnowszym albumem studyjnym, w odróżnieniu od dwóch epek, które zostały wydane, a które były niewiele krótsze, o parę minut krótsze od tego ich ostatniego albumu. No ale nieważne. Rzeczywiście okazało się, że płyta jest 38-minutowa. Druga rzecz, która sprawiła, że
trochę niechętnie podchodziłem na początku do tego, do tej epki i byłem zdecydowany jej nie kupować, to wiadomość, że na płycie jako wokalista wystąpi Mark Lanegan. Dlaczego? Dla mnie Cult of Luna to przede wszystkim Johannes Persson. To przede wszystkim jego wokal. Ja przepraszam bardzo zespół i przepraszam wielu fanów Cult of Luna, ale płyty pod tytułem Mariner, tam gdzie na wokalu była niejaka Julie Christmas, ja tej płyty nie zaliczam do dyskografii zespołu. Dla mnie ostatnim albumem przed oczywiście Down to Fair to były dwa wertykale. To był Vertical 1 i Vertical 2, a wcześniej fenomenalny Eternal Kingdom. Cóż się wydarzyło w międzyczasie? W międzyczasie panowie oczywiście zrezygnowali z tej wspaniałej elektroniki, która na początku rzeczywiście sprawiła, że zwróciłem na nich uwagę. W 2008 roku, kiedy trafiłem na nagranie koncertowe, DVD koncertowe, Fire Was Born bodajże to się nazywało, czyli koncert z londyńskiej skali, fenomenalny koncert, moim zdaniem nawet lepszy od tego późniejszego wydania DVD. Fascynowało mnie to połączenie post-metalu, takiego post-metalowego, sledge'owego grania z dużą dawką elektroniki. Czekając na Down to Fear, wiedząc, że będzie to album bez elektroniki, jak czytałem w wywiadach, byłem trochę zalękniony. Okazało się, że niesłusznie, bo ten album kompletnie rozwalił mnie, położył mnie na łopatki, znokautował. Uważam go za najlepszy w karierze Cult of Luna. No i właśnie, co dalej? Co dalej? Miała się ukazać epka z kimś do gościny na wokalu. Później okazało się, że tylko w jednym utworze i chyba to zadecydowało, że zdecydowałem się nabyć ten album na winylu. Niestety pierwszy pressing był już wyprzedany. Nie było już płyt z pierwszego tłoczenia, można było zamówić drugie tłoczenie i ja się bardzo cieszę, że trafiłem to drugie tłoczenie, bo po pierwsze rozwiązania kolorystyczne, sorry, no czarny winyl, rozwiązania kolorystyczne są lepsze. Ja nie lubię tych galaretowatych takich winyli z tymi takimi żygami dziwnymi, kolorowymi. Nie bardzo mi się to podoba, a tam jednak dominowały te rozwiązania, a tutaj bardziej klasyczne rozwiązanie. I poza tym w porównaniu z okładką pierwszego pressingu, to nie mamy tutaj tego otworu, nie? Bo jeśli wiecie, to pierwszy pressing wyglądał mniej więcej tak z wyciętym otworem w środku tutaj i oczywiście kolor okładki i tych maziajów dostosowany do koloru winylu. Tutaj to wygląda inaczej. Tu mamy rozkładaną okładeczkę bez otworu i super, bo mi się ten otwór w środku nie podobał. Uważam, że płyta w ten sposób się bardziej, nie wiem, kurzy, niszczy, jednak powinna zostać schowana. To jest rozwiązanie, które lubię najbardziej, czyli to podwójne rozkładane. Ale dobrze, zostawmy to wydawnictwo. Pierwsze wydawnictwo Cult of Luna w ich własnej, prywatnej wytwórni Red Creek. Co na temat tego albumu? Ten album jest po prostu album, nie, ta epka. Ta epka jest po prostu fenomenalna, dlatego że jest dokończeniem drogi, którą poszli panowie z Cult of Luna na A Down to Fear. Jednak dalej jakby penetrują te brzmienia. Elektroniki jest zdecydowanie mniej niż na tych albumach typu właśnie Vertical czy Eternal Kingdom. Ona się pojawia, jest jej troszeczkę więcej w brzmieniu niż na A Down to Fear, ale nie jest to takie brzmienie, jakie znamy powiedzmy chociażby właśnie z Verticala czy z poprzednich albumów. I to mi się strasznie podoba. No miażdżący wokal Persona, uważam go za fenomenalnego wokalistę. No,
Wiecie, ja z Decathlona mam coś takiego, że ja kocham tę kaperę, dlatego że ona mnie fenomenalnie uspokaja. Jak ja przychodzę z roboty w nocy, zmęczony, mam wszystkiego dość, to sobie bardzo cichutko puszczam Cult of Luna. Albo na słuchaweczki, albo sobie koncercik odpalam. Najlepiej mi robi ten ze skali, ten pierwszy londyński. I po prostu mnie to na normalnym świecie uspokaja. Ja nie wiem na czym to polega. Dlaczego? Może też tak macie, że was właśnie metal uspokaja, nie jakieś kurcze ambienty, muzyka ziemi i jeszcze nie wiadomo jakie tam inne bzdury, harfa i fletnie pana. Ale mnie po prostu uspokaja metal, ten właśnie, a najbardziej właśnie The Cult of Luna. Po prostu czuję jak mi wszystko genialnie, fenomenalnie spływa. Za to kocham ten zespół. Coś takiego jest w tej muzyce. Fenomenalnie uspokajającego, pomimo totalnego darcia japy przez Persona. Ten album można rzeczywiście, przepraszam, tę epkę można podzielić na dokładnie na dwie części. Nie, może ja sobie wezmę jednak nie wkładkę, bo tu będę musiał strony przewracać, a wezmę sobie tą okładeczkę. Podzielona na dwie części, gdzie środkową częścią właśnie jest ten utwór Inside of a Dream z Markiem Laneganem na wokalu, byłym wokalistą Screaming Trees i Queens of Stone Age bodajże. Lanegan naprawdę daje radę, jego wokal jest już taki troszeczkę, kurczę, starszy, dojrzały, brzmi w ogóle. Jak zaczął śpiewać, jak zaczyna śpiewać, ja mam wrażenie, że śpiewa to jakiś stary Indianin w ogóle i odprawia jakieś indiańskie rytuały gdzieś na jakimś dziwnym odludziu, szwedzkim odludziu. Ale niesamowity utwór, który jest takim fajnym spuszczeniem powietrza po pierwszych dwóch utworach, po Three Bridges i What I Leave Behind. Mocne, wspaniałe utwory. Zwróćcie uwagę, jak na tej płycie pięknie wyzyskana jest perkusja. Te utwory jednak opierają się, odnoszę takie wrażenie, że opierają się głównie na perkusji, na motywach perkusyjnych. Wszystkie, od początku do końca. No, perkusja naprawdę, naprawdę daje radę i tutaj wychodzi ponad poziomy. To, co lubię najbardziej, takie selektywne słuchanko, kiedy sobie słuchamy całego kawałka, ale skupiamy się tylko na perce, nie? I ten album, ta epka daje takie możliwości, bo dzieją się tu naprawdę bardzo fajne rzeczy. No tak jak mówiłem, ten środkowy utwór Inside of a Dream dzieli tę płytę, tę epkę na dwie części. Nie, no mówmy płytę, no 40, prawie 40 minut, prawda? Prawie 40 minut, 38 minut, no to jest prawie pełnodługościowy long play. I dwa kończące, czyli I Remember i Wave After Wave. I Remember był taki, z takim bardzo fajnym zwolnieniem, z taką sympatyczną perkusyjką. Gdzieś sympatyczna elektronika pojawiająca się, jakiś elektroniczny klawisz w tle. No rzeczywiście można sobie tutaj pomyśleć o tym albumie jako takim moście. Tak zresztą mówili chłopaki z zespołu, mówili o tym albumie w wywiadach, że jest to jakby taki most nad rzeką, który idzie, prowadzi ich na jakiś drugi brzeg i tu mamy rzeczywiście podejście bardzo dynamiczne, dwa pierwsze utwory, rzeźnia, bardzo sympatyczna, mięsista, monumentalna rzeźnia, masywne granie z silną perkusją, z wspaniałym oczywiście wokalem Persona. To przełamanie jakby u szczycie mostu, u szczytu mostu z Laneganem na wokalu. Ja nie wiedziałem, nie sądziłem, że Cult of Luna ma taki potencjał progresywny, bo jest to utwór jakby z zupełnie innej bajki. Spokojna, boję się użyć tego słowa, ballada, ale rzeczywiście spokojny, piękny, spokojny utwór o niesamowicie progresywnym potencjale. Boję się, jednocześnie z niecierpliwością będę czekał na kolejne nagrania tego zespołu, bo skoro mówią, że ten album będzie mostem na jakąś inną stronę, to ciekaw jestem, co będzie po tej drugiej stronie. Ciekaw jestem bardzo takiego albumu, który nie będzie taki totalnie lunowy, taki dynamiczny i wykrzyczany do mikrofonu z mocną elektroniką, mocnymi rytmami, mocną perkusją, a tak jak tutaj, no kurczę,
perkusja grana pędzelkami, szczoteczkami, miotełkami. No. No, po prostu jazz. No po prostu jazz. Smooth jazz. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba i bardzo jestem tego ciekaw. Dobra, podsumowując. Epka w zasadzie możemy powiedzieć, że pełen album to jest ponad 38 minut muzyki. Album najnowszy, Cult of Luna, The Raging River, jest wspaniałym, fenomenalnym dopełnieniem tego cudownego, genialnego albumu pod tytułem A Down to Fear i tworzą ze sobą wspaniałą całość. Ja czekam na czerwono-czarny winyl. Z wielką radością jeszcze raz go sobie otworzę i zrobię jakiś unboxing, który dołączę gdzieś jako dodatek do tego i do tej recenzji. Mam nadzieję, że nie będę musiał długo czekać. Myślę, że spokojnie tej płytce za tego wspaniałego, fenomenalnego Lanegana, za świetny potencjał progresywny, który jest w tym postmetalowym albumie, no w sumie progresywnym, ale tutaj mamy naprawdę przepiękne muzyczne pejzaże. Za to wszystko, za Persona, za Hedlunda, perkusja fenomenalna, za granie, za wszystko. Myślę, że spokojnie mogę dać tutaj 8 gwiazdek na 10, a nawet 9 na 10. Myślę, że to jedna z ciekawszych propozycji muzycznych, jak na dzień dzisiejszy, ciekawszych propozycji muzycznych tego roku. Bardzo polecam. Jeśli wam się podobało, jeśli zechcecie, to bardzo będę uradowany, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, albo przynajmniej walniecie łapkę pod postem, pod filmikiem. A co do Cult of Luna, naprawdę znakomita rzecz. Polecam wszystkim.